W 22 odcinku podcastu Forum Dialog Plus zajmujemy się Rosją, tym jak zmieniła ją inwazja na Ukrainę, jak radzi sobie z zachodnimi sankcjami i jak reżim Putina... Radzi sobie z zewnętrzną i wewnętrzną presją? O to wszystko pyta profesora Jarosława Drozda, politologa, dyplomaty, ambasadora tytularnego, który w polskiej dyplomacji spędził 41 lat, m.in. jako konsul generalny w Sankt Petersburgu w latach 2005-2011 i konsul generalny RP Lwowie w latach 2011-2015. Profesor Drozd jest także wykładowcą na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji. Rozmawiamy o groźbach, które prawie codziennie wobec Polski, wypowiada rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa albo eksprezydent Mitri Miedwiediew. Profesor Drozd w naszej rozmowie naświetli kontekst tych antypolskich obsesji. Jarosław Drozd w swojej naukowej i dyplomatycznej pracy łączy Zachód ze Wschodem. Jak powiedziałem, był na placówkach w Rosji, Ukrainie, ale także w Austrii i Niemczech. A swoją habilitację 24 lata temu obronił na podstawie rozprawy zatytułowanej, uwaga, Sojusz Nadziei Polsko-niemiecka współpraca wojskowa po 1989 roku. No to musiałem go zapytać także o to, czy dziś polsko-niemiecką współpracę wojskową nadal określiłby Sojuszem Nadziei. Ale zaczęliśmy od Rosji. Panie profesorze, jak pan to ocenia? Jak ten rok, ponad już rok, 13 miesięcy prawie, rosyjskiej inwazji na Ukrainę zmienił wewnętrznie Rosję? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie, ponieważ. Rosja z natury swojego, powiedziałbym, systemu ustrojowego i pewnych doświadczeń związanych z komunizmem, poczuciem oblężenia przez świat inny, zewnętrzny, pewnej obawy przed pokazywaniem swojej twarzy, jest bardzo trudna w sensie badań społeczeństwa, ich nastawień, ich preferencji, ich oczekiwań. I ich myślenia, a ja powiedziałbym o świecie i o tym, co się dzieje. My wiemy, że publikowane dane przez oficjalne przekazy rosyjskie mówią o 80%, ponad 80% poparciu ludności, społeczeństwa, bo tu ciężko powiedzieć o narodzie. Rosja jest, znaczy Federacja Rosyjska, jest Ewidentnie wielonarodowym społeczeństwem. Są tam również części składowe, jak na przykład Republika Komi, gdzie naród Komi, czyli ugrofińscy Ugro autochtoni, że tak powiem, stanowią ponad 50% ludności. Czy w Tatarstanie etniczna grupa tatarska jest bardzo silna? Ale nie o tym rzecz. Na pytanie odpowiadając. Rosja się na pewno zmienia. Mimo oficjalnych danych o poparciu, uwielbieniu, szacunku i w ogóle dla władz, tylko my nie mamy rzetelnych i pełnych instrumentów do tego bada badania tego problemu, bo tu żaden zwiad satelitarny, ani żadne oglądanie telewizji nie daje rozwiązania. Trzeba by przeprowadzać szerokie, otwarte badania opinii publicznej, socjologiczne badania. To w Rosji jest w tej chwili niemożliwe. A ta popularna teza, że poprzez tę agresję Putin zmienił Rosję z kraju autorytarnego w dyktaturę. Pan podziela tę tezę? Nie, no, dyktatura jednak formalnie cechuje się bardziej ograniczonym zakresem wpływu społeczeństwa na sprawy, które się w państwie dzieją. W Rosji oczywiście jest bardzo silny i twardy reżim, ale jednak. Działają organizacje pozarządowe, działają różnego rodzaju aktywności społeczne. Rosja ma bardzo skomplikowany obszar tego czegoś, co my nazwiemy NGO-sami. Tutaj muszę powiedzieć, zachwyciła mnie niedawno praca habilitacyjna koleżanki pani, już doktor habilitowany, Anny Jach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która napisała wspaniałą książkę o rosyjskich organizacjach pozarządowych. My tej wiedzy powszechnej w Polsce nie mamy. Mnóstwo ekspertów wypowiada się o różnych stanach tego kraju. Rosja nie jest jeszcze klasycznym autorytarnym państwem, ale być może idzie w tą stronę, a być może właśnie to, że idzie w tą stronę, przyniesie w Rosji przemianę i i stanie się dziwne, dziwne zjawisko, powiedziałbym o mistycznym charakterze, że przyjdzie bardziej autorytarny władca niż Putin, a my powitamy go z radością. No właśnie, to, to za chwilę też o przyszłości. Ale Putin liczy także na to, to tutaj wydaje się, że jest zgoda wśród ekspertek i ekspertów, którzy zajmują się Rosją, na to, że on ma, będzie miał dłuższy oddech w tej wojnie w Ukrainie niż Zachód, który szybciej się złamie i będzie zmęczony wojną i przestanie pomagać Ukrainie, że to się powoli będzie za drogie z różnych przyczyn. A jak to wygląda po, po tej drugiej stronie granicy? Czy także właśnie to społeczeństwo obywatelskie, o którym pan mówił? Te organizacje, czy one są w stanie wpłynąć na zmianę kursu Rosji w sprawie tej inwazji w Ukrainie? Nie. Te organizacje nie są w stanie wpłynąć w sposób zasadniczy, ale sam fakt, że działają, że istnieją, mimo tego, że część z nich, te, które mają dotacje czy współpracę z zagranicą, muszą się rejestrować już od ponad 10 lat jako agenci zagraniczni, a w Rosji to brzmi straszliwie, to świadczy o tym, że. Pewien kształt ustrojowy tego kraju i rozwiązania, które w nim funkcjonują społeczne, w społeczeństwie, jednak sytuują ten kraj jeszcze nie na poziomie autorytarnej dyktatury. Ale wracając do początku pytania, to muszę powiedzieć, że my, my musimy. Postrzegać Rosję mimo wszystko jako kraj bardziej zróżnicowany niż to, co przekaz, który płynie z Moskwy, i przekaz, który płynie w zasadzie z Moskwo Petersburga, ponieważ to się teraz troszkę zmieniło, bo Putin no jakby powiedzieć wycofał z gry szereg swoich towarzyszy z Petersburga, ale ja pamiętam jeszcze 10 lat temu. W pierwszej setce ważnych ludzi w Rosji, jeśli chodzi o władzę państwową i o resorty siłowe, to byli ludzie z Petersburga, czyli on wziął zabrał ze sobą pewną grupę społeczną, która tam, i to jest taka fajna, stara sprawa, ale ciekawa, kształciła ta grupa, pewien zmysł swojego działania pozarządowego, w słynnej spółdzielni Ozero, czyli jezioro, czyli takiej kooperatywie, która zbudowała gdzieś tam na granicy z Petersburgiem bardzo ładne osiedle, bardzo przyzwoitych domów. To jest osobna historia. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ani Stalin, ani Lenin przez kooperatywy żadne nie przeszli i nawet jeśli Władimir Władimirowicz Putin jest bardzo daleki od myślenia w kategoriach działalności społecznej, obywatelskiego, obywatelskiego społeczeństwa, to oni jednak troszkę no jakoś liznęli tych takich jakichś innych zasad organizacji, też trochę gospodarczej, no a poza tym jakiś tam Putin ma doświadczenia, jakby nie było, swoje z NRD, gdzie zakładam na 100% miał antenę zwróconą na zachód i oglądał zachodnio-niemieckie, czyli RFN-owskie programy. No tak, ale to jeszcze ja wrócę do tego swojego pytania, bo założyłam w nim i, i pan nie oponował. Jakby te organizacje, które są społeczne, te NGOsy, wszystkie były przeciwko wojnie w Ukrainie. Nie, nie, nie. No nie, właśnie, nie, nie. czy tak nie, jest. Ja tutaj ale takiego znaku wcale nie robiłem. Nie, nie, to e... ja zrobiłem w swoim pytaniu. Jestem ciekawy, jak pan to, to jest... widzi. A Znaczy dobrze, więc neguję, <głanie> neguję. Mianowicie działalność tych organizacji ma swoje różne tam cele. W pewnym sensie trzeba pamiętać, chociaż to w Polsce brzmi troszkę jak herezja, również. Działające w Polsce, wszelkiego, w Rosji wszelkiego rodzaju związki wyznaniowe są też organizacjami pozarządowymi, jakby nie patrzeć. Więc, a ich jest niemało, e, i my patrzymy tylko przez pryzmat. E, Cerkwi Prawosławnej, a tamtych różnych organizacji wyznaniowych jest bardzo wiele i chyba najsilniejszy jest no jednak Islam, jakbyśmy nie patrzyli, powiedzmy sobie łagodna wersja Islamu, ale to się jeszcze może okazać. Ale wracam do organizacji. Fakt, że działają organizacje, to był tylko u mnie argument, że jest to, one się nie opradają przeciwko wojnie, jakby tam zwali tą w sumie oficjalnie nazywaną operację specjalną, Ponieważ już samo chodzenie po <laughs> ulicach centralnych miast z książką było, nie było no, wielkiego pisarza rosyjskiego Lwata Stoja Wojna i Pokój, już jest karany mandatem. Dokładnie. Jest to stwierdzone. Więc ludzie nie ryzykują. Ja patrzę troszkę na różne blogi, na sytuacje, podziwiam ludzi, którzy są ewidentnymi krytykami władzy rosyjskiej i działają też w różnych organizacjach, jak swoich osobistych, bezpośrednich wypowiedziach, a właśnie działa jeszcze oczywiście sieć internetowa, więc można się w niej wypowiadać, ale nie używają słowa wojna. I to jest duża sztuka napisać o konflikcie, o działaniach rosyjskich w Ukrainie, nie używać nie używając słowa wojna. To no wymaga ha. pewnej filozofii giętkości języka i umysłu. Panie profesorze, mówi Pan o tym, że te 80% niby ma popierać tę inwazję i w ten sposób też rząd i samego prezydenta, kwestionując trochę to, jak słyszę w głosie, tak jak robi to wielu ekspertów, ale czy, jak Pan uważa, jaki procent tak naprawdę stoi dzisiaj za Putinem i za tą wojną w Ukrainie? Czy to jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, że faktycznie oni widzą, że to, że przegrywają to, że to wcale nie jest dobre dla ich interesów? Czy to jest nasze życzeniowe myślenie w Polsce i na zachodzie? Świetlana Aleksijewicz, noblistka, pochodząca z Białorusi, ale też mająca rodziców z Ukrainy i z Białorusi, a sama o sobie mówiąca, że ma trzy ojczyzny, bo jeszcze dodaje rosyjską literaturę jako trzecią e, ojczyznę, mówi, że my my jako ci ludzie post byliśmy wychowywani w duchu wojny. Jesteśmy społeczeństwem wojny. No to mają ci Rosjanie teraz otwartą wojnę, to może są szczęśliwi. Znaczy ja bym polemizował z tezą, że Rosjanie czują, że przegrywają. E... Wydaje mi się, że ten przekaz zarówno oczywiście propagandy rządowej, jak i pewna, pewna wiara społeczeństwa to jest wielopokoleniowe już ich przygotowanie do tego, że Rosja w zasadzie od paru set lat wygrywa, nawet jak traci 20 tam parę milionów ludności, to też wygrywa jak w czasie II wojny światowej. Nie jestem pewien, czy społeczeństwo rosyjskie jest faktycznie przekonane o tym, że przegrywają. To jest właśnie problem. Trzeba by dokonać tych szerokich badań, bo zaryzykowałbym taką tezę, że jakieś 40-50% obywateli Rosji w ogóle nie wartościuje sytuacji w Ukrainie w żaden sposób. To, co zrobił rząd, jest słuszne, oni są za tym. Sytuacja wewnątrz kraju wcale nie jest tak pogorszona. Jak nasze różne tu przekazy wizualne i werbalne w Polsce o tym mówią. I tu powiedziałbym na przykład, oczywiście będziemy mówić, że Niemcy to inaczej postrzegają, ale niemieckie czy amerykańskie programy telewizyjne i eksperci wcale nie widzą oznak załamania gospodarki, poziomu życia społecznego i tak dalej. Jest trudniej, ale nie ma żadnych takich powodów do dramatycznych czy to niezadowoleń społecznych, czy, czy protestów, czy jakichś takich innych sytuacji. A zatem społeczeństwo mnie najbardziej interesuje, powiem szczerze, grupa ludzi, która jest niewątpliwie bardziej zwrócona do świata, bardziej wykształcona, bardziej rozumiejąca, co się dzieje, korzystająca z wielu technik, rozwiązań, elektroniki, porozumień ze światem, łączności, która czyta po angielsku, czyta w obcych językach, i to nie muszą być koniecznie... A oni tam są czy wyjechali? Bo minion Rosjan podobno wyjechał o, w ciągu roku. Nie, Panie redaktorze, trzeba pomyśleć o tym, na przykład cały wielki krąg ludzi związanych z przemysłem. Teraz jest tak już na świecie, że to nie tylko inżynier czyta po angielsku i dyrektor fabryki, chociaż kiedyś w komunizmie nie czytał, to inżynier czytał. Teraz czyta również facet, który stoi przy obrabiarce elektronicznej. Ci ludzie... Mają swoje wykształcenie, mają swój sposób komunikacji ze światem, do nich przekaz trochę ograniczony, ale dociera i to jest najciekawsza grupa, czyli ludzi, którzy są w takim obiektywnym spojrzeniu nowocześni, tak samo jak pan i ja, mają komórki, włączają sobie jest profesor, programy. Proszę pani panie profesorze, bardziej 10 czy 50. O nie, nie, 15, okay. 18. Czyli to nie będzie most ale to jest naprawdę, jak to się u nas kiedyś mówiło o słynnej aferze Rywina, to jest ta grupa, która jeśli nie trzyma władzy, to powinna rządzić, bo to, są, to jest ta średnia klasa, która jest w Rosji oczywiście nie wyartykułowana tak jak u nas poprzez przedsiębiorstwo, własne firmy. W Polsce są, mamy przecież parę milionów firm, ale to są ludzie, którzy w zdrowym odruchu protestu byliby w stanie tą władzę szybko obalić. No tak, ale zdaje się, że też ponad 70% tak naprawdę ludzi w Rosji, pracowników, to dostaje pensje od państwa, dlatego że te przedsiębiorstwa są państwowe albo powiązane z jakimiś kontraktami. Także tutaj ten element zastraszania państwa, ludzi, którzy by mieli ochotę na zmianę, jest dość duży, prawda? To jest mechanizm. Oczywiście wszędzie jest kij i marchewka. W każdym państwie funkcjonuje trochę kija i trochę marchewki. Natomiast i. Miałem to na przykład na myśli Albanię, tak? Ale dla Żartu powiedziałem, ja myślę, że to, że ci ludzie są zależni w pewnym sensie od tego, że dziecko musi dostać przedszkole, znaczy nie musi, ale może, że może dostać się do jednej szkoły albo drugiej, że będzie żłobek, że będzie wyjazd na wakacje, na przykład na Krym, który jest dotowany w centralnej Rosji, żeby przemysł turystyczny nie upadł. Notabene, trzeba powiedzieć po cichu, że Polacy jeżdżą na Krym. Jeżdżą na Krym, a robią to przez Mołdawię, robią to przez Rumunię a i tam jest tylko taki problem powiem, że tam nie ma żadnej opieki konsularnej, bo my nie jesteśmy w stanie wykonywać naszych czynności opieki konsularnej na terenie, który jest no, zajęty siłą przez wrogą. Przez inne państwo. Ale jeżdżą na wypoczynek, bo to mowa... Wypoczywają, wypoczywają latem, latem są biura. Jak pan pochodzi po necie, to są biura w Polsce, które organizują bardzo sympatyczny pobyt. Krym ma opinię w Polsce pozytywną. Plaże są kamieniste, ale. Fajne miejsce, fajne wina, dobra pogoda. No, tak jak Bułgaria, Rumunia, i coś tak, Ale, rakiety... jest... ale w, ubiegłym le... w, ubie... w ubiegłym lecie widzieliśmy, że rakiety spadają. Ukraińcy byli w stanie zaatakować eee, Tu z ubiegłego roku nie, nie, nie znam nawet pokątnych danych, ale w 2021 roku podobno poniżej 30 tysięcy ludzi było. Okej, okay, to faktycznie. Czyli to nie to... są. To nie są zapaleńcy z grupy towarzyskiej siódma klatka schodowa w ósmym bloku, to są po prostu ludzie objęci pewnym systemem usługi turystycznej. Jasne. Panie profesorze, ale to na przykład no, tak jak powiedziałem, milion osób szacuje się, że tyle wyjechał z Rosji, żeby uniknąć poborów albo z powodów politycznych, nie zgadza, poborów do wojska, albo z powodów politycznych nie zgadzał się z tym, co robi Putin. Ten milion osób ma rodziny. Pewnie to dotyczy w związku z tym kilku albo kilkunastu milionów Rosjan. Do tego tak. widzą, że nie tylko politycy, czy też no nie wiem, tacy ludzie jak Nawalny, czy inni, chociaż o niego jeszcze za chwilę do, zapytam dokładnie, protestują, ale na przykład Ała Pugacza, no, no, ktoś, no, dama rosyjskiej popkultury, muzyki widzą, że ona, jej mąż też wyjechali z kraju, że krytykują. I to trzeba powiedzieć dama władzy. No właśnie. Bo ona miała swoją taką elastyczność, powiedziałbym, kreatywną, że ona zawsze śpiewała dla kolejnej władzy. Żeby, mimo różnych tam akcentów, które sobie później dorabiała, e i to, to na ludzi jednak, nie wpływa, że już nie chce śpiewać dla Putina. Dla Putina już nie chce śpiewać, to trzeba je oddać w tej sytuacji. No, ktoś, ktoś powiedział w Rosji, że już w ogóle nie ma głosu, więc to nie gra roli. Ale to, okay. <grych> to złośliwa plotka. Natomiast jest kwestia taka, oczywiście to jest pytanie, czy ci ludzie jadą, bo chcą na przykład... Uratować. Młody rekrut potencjalny, rozumiem, że ratuje swoje życie, ale z reguły młody rekrut nie jest w tym wieku, żeby się zasłużył, posiadał jakiś majątek i chciał coś uratować, tylko on ucieka przed samą groźbą powołania do wojska i stania się mięsem armatnym gdzieś tam na, na polach pod Donieckiem czy ługańskim Więc tu są zupełnie różne zainteresowania. Młodzież męska pryska, bo, bo chce się uratować. Bo być może spodziewa się, że przez to, że mieli, mm, mieli gdzieś zrobiony jakiś tatuaż albo byli na jakiejś demonstracji, że jeszcze ich w tym wojsku tam lepiej zatemperują, a część ludzi ucieka, uważam, z prostej y, sytuacji, żeby przez zademonstrowanie swojego, swojej niechęci do tej y, y, Inwazji rosyjskiej do władzy, nie podpaść, a jak podpadną, to ich łatwo jest ukarać, bo oni się już trochę dorobili, mają parę tam, nie wiem, mają mieszkanie, mają coś w tym mieszkaniu, mają jakieś pieniądze, jakieś oszczędności, jakiś taki minimalne, średnie powiedziałbym, tam swoje standard życia. Trzecia część ucieka, bo chce dać wyraz temu wszystkiemu, temu swojemu niepokojowi i sprzeciwowi, i nie może dać tego w Rosji, nie może tego uczynić, więc wyjeżdża po to, żeby działać tam, gdzie może. Ale jednocześnie jak wiemy, emigracja ułatwia trzymanie tuby, ale nie ułatwia dotarcie do odbiorców. No tak, ale jednak Rosja traci, to są w większości młodzi ludzie w sile wieku, profesjonaliści, bardzo no, wielu. A łapugaczowa już nie. A łapugaczowa już nie. nie. Już nie. Chociaż, ale myśli pan, że co, że ona w ogóle nie ma żadnego rezonansu w społeczeństwie, że taki jej protest, jej męża, który dużo krytycznie się wypowiada na temat tej wojny niż ona sama do tej pory? Do znaczenia? Sporo kulturalnych Rosjan odebrało to jako znak protestu i ona też to tak rozumie. Więc tu jest akurat to, bo suma tych wszystkich zdarzeń, że od sąsiada wyjechał Sasza, bo ma, ma 19 lat i się boi, że a drugi sąsiad wyjechał, bo mu właśnie zrobili tą kontrolę skarbową, bo chodził z wojną i pokojem pod Pachą, tak, albo jego córka chodziła, że suma tych sygnałów powoduje pewien Podnoszenie się progu pewnej świadomości i też być może poczucia jakiejś wspólnoty tych, którzy są przeciwko. Ale to jest długi proces, i w Rosji, gdzie jednak tradycja samodzierżawia, władzy policyjnej, słuszności tego, co mówi władza, jest zupełnie inna niż u nas na przykład. Tam elementy. Mówi się, że Niemcy są państwem porządku i dyscypliny, i złośliwi mówią, że powstanie Wielkopolskie by nie wygrało, a ja z Poznania jestem, gdyby nie było zgody w Berlinie. Taki prosty, prymitywny trochę dowcip polski. Otóż Rosjanie mają to posłuszeństwo genetycznie wtrawione w duszy. Władzy trzeba słuchać. Od Iwana Groźnego władza była tym elementem, który kierował społeczeństwem. Przepięknie wykorzystał to Piotr I, który tą właśnie ich posłuszeństwo władzy wykorzystał, ale i też Iwan Groźny na swój sposób, wykorzystał do tego, żeby ogolić bojarów i ściągnąć ekspertów z zachodu i przeobrazić trochę państwo. No ale mieli też rewolucję Rosjanie. Nie, nie jedną. Nie jedno, no tak. Czyli są gotowi do takiego zrewolucji. Czyli są, są sytuacje, w których sprzeciw czy niezadowolenie społeczne. W zderzeniu z wolą czy oczekiwaniami władzy albo niedołęstwem władzy dochodzi do takiego krytycznego punktu, kiedy następuje ten moment zapalny, tak? Mąka też wybucha w młynie. No właśnie, ale i, i, jak pan myśli, jak daleko od tego momentu jesteśmy? I taki moment też potrzebuje lidera. Czy pan widzi takiego lidera? Czy myśli pan, że Aleksiej Nawalny może być takim liderem? I co pan myśli o tym Oscarze dla dokumentu o Nawalnym? On wywołał kontrowersję i w Polsce ten Oscar przyznany właśnie temu filmowi, i na Ukrainie. Pan jest fanem tego filmu i tego, że on dostał Oscara? Nie, to jest bardzo miłe, bo to, to powiedziałbym, daje jakiś sygnał nadziei. Temu człowiekowi i dużej grupie ludzi, którzy go szanują, wspierają i pomagali mu, a teraz są bardzo zduszeni w swojej wolności wypowiadania, formułowania poglądów i opinii. Natomiast to w Rosji zagraniczne nagrody, to jest tak jak z tym wpisywaniem organizacji, które dostawały dotacje z zagranicy. I na przykład, takim, takim, taką organizacją są wszystkie organizacje Polonii Polskiej. Nie, znaczy Polonii, Polskiej, Polonii w Federacji Rosyjskiej, bo otrzymywali od, od jakąś pomoc na, na nie wiem, na, na biblioteki, książki, jakieś zespoły, jakaś, jakieś imprezy, jakieś sytuacje. Wszyscy brali jakieś pieniądze, czyli brali pieniądze z zagranicy, czyli są agentami. I ja troszkę, ale to jest inny wątek. Chciałem to jest powiedzieć, wątek, że... ale to, 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 to zatrzymajmy się tylko, ja zaraz wrócę do tego Nawalnego, ale ciekawy wątek, bo jakoś nieporuszany w mainstreamie też, zmieniła się jakoś y, y, dramatycznie sytuacja Polonii w Rosji od 24 lutego 2022 roku, bo na Białorusi widzimy, że się zmieniła. Poczobut siedzi w więzieniu, dostał surowy wyrok. Jak to wygląda w Rosji? Znaczy się w Rosji toczy się z tego, co wiem, nie wiem, jakie są rozstrzygnięcia, toczą się przeciwko paru organizacjom Polaków tam mieszkających, Polaków z paszportem rosyjskim, ale często też, no może nie często, ale posiadających również kartę Polaka, czyli ten dokument potwierdzający nasz, zgodnie z ustawą, przynależność do Narodu Polskiego. Toczą się postępowania o to, że te organizacje właśnie wywierają co elementem propagandowym, teraz antyrosyjskim, że tam uprawiali złe aktywności kulturalne, i tak dalej, i tak dalej. Te sytuacje już miały miejsca wcześniej. Myśmy mieli taką tam wydaną książkę w Petersburgu parę lat temu, Karskiego, którą aresztowano wydawcę. Adwokat broniący wydawcę, znaczy producenta tej książki, uciekł za granicę w międzyczasie. Mieliśmy takie sytuacje no chociażby z memoriałem z bardzo znaną organizacją, która została rozwiązana. Więc nie powiem jaki jest stan, tu trzeba by sięgnąć do naszych kolegów z ambasady polskiej czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego już nie jestem pracownikiem, ale wiem, że polskie organizacje znalazły się w paru miejscowościach w znacznie Trudniejszej sytuacji niż parę lat wcześniej, i nie chcę przesądzać, a wydaje mi się, że jedna już na pewno została rozwiązana. Więc być może się odwołała, więc może to trwa, to jest pewien proces. Na pewno organizacje polskie z natury rzeczy, my jesteśmy w propagandzie rosyjskiej, tej oficjalnej teraz, jednym z głównych chłopców do. Może nie do bicia, ale do przedstawiania jako wróg Federacji Rosyjskiej, więc automatycznie te wszystkie organizacje, które jednak gromadziły Polaków pochodzenia, znaczy obywateli Rosji pochodzenia polskiego, które angażowały się w szereg aktywności, które brały udział w różnego rodzaju konkursach, występach, sportowych zawodach pod hasłem Polonia czy pod polską flagą, bo tak to było praktykowane. Niewątpliwie nie mają teraz łatwo, nie mają no, teraz łatwo. A, a, a Pan się boi tych gruźb, które tam w głównie wypowiada i Zacharowa. Skąd ta, 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 ta ich właśnie taka zapalczywość wobec Polski? Czy to jest kwestia właśnie tego, że my staliśmy się tym głównym hubem wsparcia dla Ukrainy, czy, czy, czy po prostu to jest jakoś w tradycji od wielu lat, że łatwo jest mobilizować swój elektorat poprzez znaczy, taką znaczy, nienawiść wobec Polski? Jest takie przysłowie, popularność taka, taka w Rosji, chytry jak Polak. I oni, <gryw> znaczy ja uważam, że w Rosji, w tej grupie administracji, tej, tej mającej władzę i wspierającej blisko władzę, cały czas istnieje olbrzymi żal. Olbrzymi żal, mimo że wcześniej też z Polską mieli swoje problemy w czasach komunistycznych, że Polska <gryw> tak szybko i gwałtownie poszła. W drugą stronę i tak się dobrze w swoim rozwoju gospodarczym i demokratycznym przez te ostatnie 30 lat znalazła, bo myśmy się stali dla społeczeństwa rosyjskiego, tego, które miało trochę pieniędzy i doświadczenia, którzy jeździli za granicę. Przecież myśmy nawzajem w czasach demokracji ludowej, obozów w Europie jeździli do siebie. Myśmy jeździli do nich, nieważne czy tam z dżinsami, czy. I kupowaliśmy u nich obrączki złote, ale żeśmy jeździli, oglądali życie, patrzyli na sklepy, chodzili do restauracji, no po prostu żyli tym światem, jaki tam był, i oni do nas też przyjeżdżali. No pamiętam też takie śmieszne sytuacje, kiedy przyjeżdżali. Z, na przykład z książkami, które trzeba kupić, a dużo z nich miało bierny polski, bo się uczyli, bo u nas wydawano literaturę angielską i amerykańską. Tak? Chandlera pan nie kupił w federacji, znaczy w Socjalistycznym Związku Republik Radzieckich, a u nas można było kupić. I na przykład mieli tytuły filmów, które były ciekawe dla nich, a te ciekawe filmy to były takie filmy, gdzie było trochę, trochę golizny, że tak powiem, żeńskiej, ale czasami męskiej. I pamiętam z takim sztandarowym filmem, co mnie zdziwiło, bo ja na niego nie poszedłem, były dzieje grzechu Borowczyka, które u nas w Polsce. To pan jest młody człowiek, to pan może nie pamiętać, ale okej. Okay. Ale wracając do sprawy. Ci ludzie coś tam o Polsce myślą, i Polska wydaje mi się, że w kierownictwie politycznym rosyjskim jest tym krajem, który może nie zdradził, ale tak szybko odbiegł i odbiegł i pokazał, że żyje lepiej przeciętnie niż żyją Rosjanie. Bo nie mówimy o oligarchach. Myślę, że my nie mamy oligarchów w tym wymiarze, ale nasza tam pierwsza setka z listy właściwej posiadaczy pewnych majątków w Polsce żyje też nieźle. Ale średnio Polacy żyją średnio lepiej niż Rosjanie i na pewno lepiej niż Ukraińcy. W Ukrainie jest to też przedmiotem pewnego stresu, powiedziałbym, społecznego. W 95% w pierwszym, drugim, trzecim roku myśmy jeździli tam kupować, a od 1993 jest odwrotnie. Ale to rozumiem, że chce pan powiedzieć, że to jest bardziej zazdrość niż nienawiść wobec Polaków. To jest mieszanina. To jest mieszanina. To jest. E, e, trzeba popatrzeć, że w takim mieście jak Petersburg w 1916-1917 roku mieszkało 250 tysięcy Polaków. To oczywiście wielkie miasto, było imperium, stolica i tak dalej. Ale ci Polacy byli też prostym narodem, byli służącymi, pracowali w fabrykach, ale też to była elita na uniwersytetach. To byli e, e, ludzie posiadający wolne zawody, adwokaci, architekci. Jak pan pójdzie po trzech, czterech głównych ulicach Petersburga z tego czasu końca XIX wieku i początku XX, to co drugi budynek jest realizacją polskiego architekta. I to nie przywiezionego z Wiednia czy z Berlina, tylko wykształconego, no również i w zachodnich stolicach, ale wykształconego również w Rosji. I ci Polacy byli, byli oczywiście nie byli Rosjanami, tak, ale też mówili sprawnie po rosyjsku, bywali w administracji, był trochę problem z wojskiem, bo w odróżnieniu od Prus, gdzie Polak nie mógł zostać, czy od Cesarstwa Niemieckiego, ale nasi oficerowie kończyli Akademię Sztabu Generalnego. A skąd się wziął generał Anders? Do dzisiaj zresztą zastanawiam się, jakie wyznanie zadeklarował, ponieważ Rosjanie, chcąc ograniczyć na przykład obecność rzymskich katolików w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, przyjmowali tylko Prawosławnych i ewangelików. Dlaczego Ewangelików? Bo na terenie Łotwy, Estonii Niemcy byli. E, byli Niemcy, no tak. Ewangelicy. Bo zakon pruski się e, sekularyzował, a książę Albrecht przeszedł na, na nowe, nowe wyznanie i w związku z czym przyjmowali ewangelików. I myślę, że Anders zadeklarował się jako ewangelik. A nie ma jakichś dokumentów? Nie, nie ma Słucham? Nie ma jakichś dokumentów, nie można tego gdzieś... No nie, nie badałem tego, tak rzucam to po prostu, bo może ktoś nam dopowie i odpowie. Okay. Ale to okay. nie był jedyny, to nie był jedyny dowódca powstania wielkopolskiego do muśnicki, muśnicki Też skończył Akademię Sztabu Generalnego. No, no, no właśnie, nie ale, ale to rozumiem, ale to co Pan chce przez to powiedzieć, Panie Profesorze, że, że są, że jest... Że taki... Polacy byli grupą, która sobie w Rosji dobrze radziła okay. w swoim czasie. To jest ten stracony mit i y, wiara w to, że Margrabia Wielopolski uważał, że kieruje tak rozwojem stosunków polsko-rosyjskich, że się uda zrobić warstwę kierowniczą w Rosji. To, co próbował kiedyś tam 200 lat wcześniej Władysław IV, powiedzmy sobie, czy ostatni, y, znaczy królowie z dynastii y, ze Szwecji pochodzącej Wazów, i to jest ten mit, żyje u nas w kulturze na weźmy Wokulskiego z lalki no właśnie, gdzie Wokulski na... robi pieniądze chcia, chcia, chciałem, chciałem wspomnieć o lalce Prusa w momencie kiedy on właśnie mówi, mówił o tych wszystkich kupcach ale to rozumiem, że, że, że to cały czas pokutuje, tak? A pan się boi tych gruźb, które wypowiada Zacharowa czy Miedwiediew, które tak często właśnie podają pod adresem Polski, jak je traktować? Pani Zacharowa jest jakby to powiedzieć tanią kukłą no, tak to powiem, czy kukła to jest też lalka w takim trochę słabszym rosyjskim. Ona po prostu jest wzięta, to już tak nieładnie powiem, za małpę, która szczeka, tak? I szczeka sobie tam, co jej przyjdzie, jej nie układa nikt występów. Ona wie, że ma zielone światło na Polskę, więc sobie tam pozwala. Z Mediwem jest troszkę inna sytuacja, bo to oczywiście jest moja indywidualna tylko wizja. No może nie tylko moja, ale cały czas istnieje taka pewna szansa albo możliwość, że w zasadzie w sensie formalnym w kierownictwie rosyjskim tylko Miedwiediew ma kwalifikacje na prezydenta. Bo on już był prezydentem cztery lata, w prawdzie przygotował tą obecną, nieustającą nie nie kadencję Putina, ale był również wcześniej, zanim został. Prezydentem, tam dwa lata, chyba wicepremierem, bo ustawił ich Putin wtedy z ówczesnym ministrem chyba obrony Iwanowem, jako dwaj kandydaci na tą zamiankę, że Putin musi odejść na premiera, bo już nie może pełnić więcej urzędu prezydenta, bo tam były tylko dwie kadencje i odszedł na premiera Putin, a wybrał w końcu i Miedwiediew zrobił poprawkę w konstytucji, że prezydent A, sześć lat może być prezydentem, B, Nieskończona liczba kadencji, więc to taki myk. Ale Miedwiediew, my nie pamiętamy tego. Mi się wydaje, że Amerykanie to lepiej troszkę analizują, może nie wszyscy, ale wyspecjalizowane struktury. Miedwiediew miał taki moment, kiedy się, kiedy powiedziałbym, Putin przez chwilę mógł zacząć myśleć, a czy on nie chce jeszcze raz zastartować na tego prezydenta. To są stare czasy, mówimy o w 2012 roku. To, są, to już jest historia. Teraz tempo rozwoju na świecie jest tak duże, że to, co było 10 lat temu, to się wydaje, to było w poprzednim stuleciu, a to było w tym stuleciu, które raptem ma w tej chwili 23 lata. Suma summarum. Miedwiediew ma kwalifikacje, ma inteligencję i by mógł być, wygrał w pierwszym głosowaniu, pamiętam, 70% miał na prezydenta. Przedstawicielem rządzącej partii, jedynej Rosji, ale on i dlatego jego wypowiedzi uważam za niebezpieczne, bo on nie robi tego pod publikę. On być może próbuje się profilować, właśnie i stąd wrócę do tej swojej koncepcji: być może przyjdzie taki kandydat, który będzie bardziej autorytarny od Putina, a będzie się wydawał dla relacji międzynarodowych i stosunków naszych i zachodu, z Rosją lepszym kandydatem niż Putin. No tak, ale to, to fakt, że ty... pan wierzy, że Miedwiediew może zastąpić e, Putina, bo ja też pamiętam z tego nie, okresu, kiedy on był prezydentem. Nie wierzę w to, ale mógłby być na przejściową figurę wyłoniony. Okej, okay, bo pamięta pan, było to spotkanie z Obamą e, Miedwiedwiewa, e, kiedy Obama zaczął mówić mu jakieś ważne rzeczy, tego dokładnie nie słyszymy, ale on powiedział, nie, ty to o to muszę zapytać szefa, e, mając na myśli Putina. Później było takie spotkanie w Niemczech z panią Merkel, e, gdzie e, właśnie to było kilkanaście miesięcy przed e, e, wyborami, e, kiedy ona powiedziała, bo on ma doktorat, prawda, po rosyjsku to jest kandydat nauk jako doktor, że, w, a ona też zna rosyjski na jakimś tam poziomie i powiedziała, że w przypadku właśnie Miedwiediewa to słowo bo kandydat bardzo jej się podoba. I on też studził te oczekiwania, że on nie ma takich ambicji. Oczywiście mógł to robić po to, żeby uspokoić Putina, ale z drugiej strony nigdy nie pokazywał, że on faktycznie ma takie kwalifikacje, żeby przejąć władzę nad Rosją. Znaczy, co to jest kwalifikacje, żeby przejąć władzę nad Rosją? Trzeba mieć jak to się mówi, ten ciąg na bramkę. Że naprawdę ktoś chce, że jest po prostu. A ja to nie jest mój kandydat i sądzę, że nie ma szansy, ale przy jakimkolwiek zamieszaniu w szukaniu pewnej alternatywy i rozwiązania, nawet przejściowej na pięć miesięcy, jakiś tam kieręński nowych czasów, to Miedwiediew by się nadawał, bo nie da się mu odmówić tych paru rzeczy, że ma doświadczenie, że wie jak kierować państwem. Trzeba pamiętać, że za Miedwiediewa, za Miedwiediewa mamy wojnę w Gruzji. 2008 rok, na samym początku jego kadencji, za Miedwiediewa mamy parę decyzji bardzo twardych. Oczywiście, zgodnie z hasłem, muszę porozmawiać z szefem, niewątpliwie decydował Putin, ale Miedwiediew e, e, pewną sprawność, powiedziałbym, intelektualną i zdolność organizacyjną posiadał. Oczywiście teraz wydaje się, i być może to jest też pewien element jego lekkiego rozmiękczenia, powiedziałbym, e, Wypowiedzi albo zaostrzenia wobec Polski, no że się mówi dosyć powszechnie i o tym, że jest troszkę uzależniony od swoich tam sytuacji spożycia, spożycia płynów wyskokowych. No tak, ale to akurat w tej części świata chyba nie jest wielką wadą, żeby robić karierę polityczną, a tylko może być zaletą. Czy się mylę? No, przykład wielczyna świadczy, że można wygrać wybory nie wiedząc, że się brało udział w kampanii. Panie profesorze, panie Ambasadorze, a jeszcze jedna sprawa, a propos tych relacji polsko-rosyjskich trudna. Donald Tusk mówił, że kiedy był u Putina, to ten go straszył, wyjmował te mapy i pokazywał, że tutaj to było rosyjskie, że Rosja bardzo szybko może wejść do Polski, tam w paręnaście godzin być w Warszawie, etc. Czy jak pan był konsulem w latach 2005-2011 w Sankt Petersburgu, to czy z panem też tak rozmawiali pańscy partnerzy rosyjscy? Jak to było? taką tendencję właśnie do takiego straszania nas? Nie, ja wie pan. Niech pan coś zdradzi. Mógłbym, mógłbym, mógłbym powiedzieć, że być może, ale to byłoby. Być może uznano, że jestem w miarę inteligentny i się nie dam postraszyć, ale nie było też takiego, powiedziałbym, klimatu. Ja wprawdzie pojechałem w bardzo złym czasie. Ja pojechałem tuż po pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, i tu ten wątek się bez przerwy pojawia, ukraiński, kiedy myśmy jednak i w ówczesnych działaniach polskiego kierownictwa, w tym generalnie mocno prezydenta Kwaśniewskiego, odegraliśmy ewidentną rolę i wpływ na ówczesnego prezydenta Kuczmy, który doprowadził do ponownego przeliczenia. Ponownych wyborów praktycznie, tak? Który się zresztą okazało, że kandydat, kandydat który wygrał, być może był gorszy od Janukowicza, bo w następnych wyborach wziął 3%. W związku z tym wówczas mieliśmy straszliwe sankcje, których, których nie objęły kraje Unii czy kraje NATO, tylko objęły nas, Polskę. Wówczas myśmy jeździli po stolicach zachodnich i prosili, żeby nas wspierali, bo myśmy, to myśmy dostali zakaz polskiego mięsa, polskich owoców, jabłka przecież. Wybuchły nie pierwszy raz po Krymie, tylko Jabłka był już w 2004 i 2005 roku. A poza tym ja miałem... a, a polskich dyplomatów bili w Moskwie w 2005, zdaje się, roku. No, bili, bili w sposób, powiedziałbym, wyważony i nie więcej niż trójka dzieci rosyjskich dyplomatów pobita. W ogrodzie pod królikarnią w Warszawie, tak to się złożyło, znaczy tam niestety dziennikarz jeden dostał, a to były dzieci dyplomatów, ale trudno. E, e, jest coś takiego w stosunkach międzynarodowych, że jak na granicy powiedziemy sobie, no, Polsko e, no, nie, nie, nie będzie, niech będzie hiszpańsko-portugalskiej. Rozbiorą Portugalczycy hiszpańskiego dyplomatę do rewizji osobistej, to w zasadzie dwa tygodnie później powinni hiszpańscy celnicy rozebrać portugalskiego dyplomatę. Tu akurat pobicie było tym bardzo fizycznym takim elementem, i nieprzyjemnym niewątpliwie. I znam kolegę, którego też potraktowano w ten sposób. I szczerze powiedz, nie wybierali barczystych, to też trzeba powiedzieć. No ale dobrze, zostawmy to. Coś innego chciałem powiedzieć. No, ale to, że... Ja to powiedziałem na to, że Pan powiedział, że Pan był w trudnym okresie, bo to był właśnie przejaw tego, że to był trudny okres. No tak, no, jak jak, 5, jak 23, Pan ma 19. w poczekalni, jak Pan ma w poczekalni, znaczy nie w poczekalni, jak prosi o, o spotkanie e, grupa importerów polskiego mięsa z terenu e, no, okręgu leningradzkiego, to jest ten śmieszny układ, że miasta Leningrad nie ma, ale okręg został e, i mówią, siedzi na z sześciu facetów i mówią, proszę Pana, My łącznie sprowadzamy rocznie niedużo, ale za 300 milionów dolarów mięso z Polski, tak? Jeśli w ciągu 6 tygodni was rząd nie załatwi, żeby nasz rząd zdjął zakaz waszego mięsa, to my przejdziemy na inny rynek. My bardzo lubimy polskie mięso i bardzo dobrze pracujemy z polskimi partnerami. A ja mówię, a na jakie mięso przejdziecie? A on mówi bardzo proste. Dwa tygodnie czekania i przyjdą Świnie z Brazylii i dwa tygodnie czekania i przyjdą wołowina z Argentyny. A ja mówię a czemu dwa tygodnie. Bo musi statek dopłynąć. No tak. I tak się tak się stało. Ale cena Więc, inna. cena inna. E, Już to jest Rosja 2000, w 2005 roku to jest Rosja, która kasuje podwójnie wysoką cenę za baryłkę ropy niż przewidywał ich budżet. Oni mieli ten moment takiego. Putin dostał ten prezent taki od światowej gospodarki, gdzie rozpoczynając swoją pierwszą kadencję prezydencką skończył ją właśnie z dwukrotnie i to 2-3 lata pod rząd, dwukrotnie większym wpływem z tytułu eksportu ropy i gazu niż założono w planie rocznym. Tak? I te pieniądze były na zasilenie ludności. Problem jest inny. To były ciężkie czasy i nam się było trochę trudno tam poruszać. Rosjanie nam, myśmy byli świeżym członkiem NATO, trzeba pamiętać, i byliśmy, tak powiem, dosyć dobrze poddani takiej sympatycznej, nienerwowej obserwacji, powiedziałbym, przez miejscowe tam struktury jakieś właściwe do obserwacji. Natomiast nie było takiej sytuacji, nie było czegoś takiego, nie odczułem nigdy fizycznego zagrożenia. Nie odczułem. Znaczy wiedziałem, że pierwsze pół roku za mną bez przerwy chodziło, miałem towarzystwo, tak? I, i, i czasami trochę człowiek jest taki próbuje takie dowcipy robić, więc pewien zimny, zimny, bardzo zimowy, zimowy dzień, bardzo dobrze się ubrałem i poszedłem na 25-kilometrowy spacer. Byłem dobrze ubrany, przygotowany. A tych dwóch gościów, co tam szli ze mną, czy za mną, czy koło mnie, jak to tam nazwać, byli w takich paltocikach miejskich i w kapeluszach. Nie? W kapeluszu z natury rzeczy uszy są no uszy są nieprzykryte, tak? Niezakryte. No. Więc muszę powiedzieć spojrzenia, jakimi pożegnali mnie, jak wraciłem już do, do mieszkania, do konsulatu, no były chyba najbardziej niesympatycznym aktem, jaki doznałem od ostrzeżoną. Nie? Ja lubię architekturę, lubię zabytki, tam troszkę zbieram różne rzeczy i w Rosji panowała taka wówczas moda i panuje do dzisiaj, wszystkie klatki są zamknięte, trzeba znać kod. Wtedy nie było kodu, były takie te czujniki, każdy miał przy kluczach takie tam, przykładało się i otwierały się. Jak były drzwi gdzieś półchylone, to ja wchodziłem do środka, bo najlepsze są podwórka. W Petersburgu był wówczas tak, że podwórka były stare, a fasady już były odnowione, czyli główne ulice takie no, Petersburg, piękne miasto. No i powiedział mi szef spraw zagranicznych w Petersburgu. Mówi, już tam, byłem już tam drugi czy trzeci rok. Mówi, Jarosław, ty chodzisz po podwórkach. Ja mówię, no chodzę, bo to ciekawe. A on mówi, ale ciebie zabiją. Nie? A ja mówię, ale czemu mnie zabiją? Przecież ja chodzę w starych dżinsach i w starej kurtce, ale okulary zmieniasz. A miałem złote okulary. Ach. Jemu on chciał mnie ostrzec, wcześniej się nie chodzić po pierwsze i po drugie wymienił najbardziej grzeczny powód jaki mógł, że jeśli ja nawet zmieniam tę swoją odzież, żeby być takim no, bardziej szarym człowiekiem tam na ulicy, to mi a okulary zmieniasz. No tak, czyli no ca nie. cały czas... No my... i... Mieli na oku. No dobrze, ale panie profesorze, wróćmy jeszcze na chwilę do tego Nawalnego, od którego odeszliśmy. Mówi pan, że Miedwiedwiecki, tak. że to może być rozwiązanie przejściowe. Nie, nie. Myślę, że może być przejściowym kandydatem na 4 miesiące, na 6. A, a myśli pan, że po nim mógłby nastąpić Aleksji Nawalny, czy to by było? Czy to jest niemożliwe. Nawalny przy całej swojej dorabianej mu mesjanizmie przez Zachód i przez nas trochę nie jest osobą wiarygodną dla znacznej społecznie grupy rosyjskiej. Znaczy się on nie pociągnie za sobą nic, ani 30%, ani 40% obywateli. Ale dlaczego? On nie ma szans. Jest, się... jest, jest bardzo charyzmatyczny. Potrafi być nacjonalistyczny. To wiemy z jego przeszłości. Potrafi mówić tak, jak chce większość. Teraz jest przeciwko Krymowi, ale przez wiele lat był za tym, żeby Krym pozostał w Rosji. Nawalny jest zwierzęciem politycznym. Może mówić tak, jak chce tłum, a on ma taki populistyczny drive w sobie. To jest kwestia w kampanii wyborczej w Rosji również. I coraz bardziej w krajach demokratycznych, tak, tak nazywanych przynajmniej, na dobry skutek nie wystarczy to wszystko, co pan powiedział. Znaczy, musieliby się zdecydować ci nie najsilniejsi ludzie, bo oligarchowie rosyjscy nie są najsilniejszymi ludźmi. To jest najciekawsze, że na Ukrainie oligarchowie są najsilniejsi tak naprawdę, a w Rosji oligarchowie są silni finansowo potencjalnie. Ale nie są najsilniejsi w rozkładzie siły w społeczeństwie i we władzy. I musieliby sprzymierzyć się z nim, i musiałby pójść wtedy na, na, na pasku. Po stronie dwóch czy trzech silnych panów, którzy by postawili na niego, żeby zbudować sobie to, co myślę, że dla rosyjskich oligarchów jest cały czas marzeniem, żeby być takim oligarchą w Rosji, jak są, jakimi są oligarchowie na Ukrainie. Wciąż na Ukrainie? Myśli pan, że oligarchowie wciąż odgrywają taką dużą no, rolę? No, tak. Pan Panie pan doktorze, pan poczeka, za dwa lata mamy wybory. Będą bardzo ciekawe wybory na Ukrainie. No to prawda, ale wcześniej mamy wybory w Rosji. Ja pytałem na początku, że Putin, mówiłem o tym, że Putin liczy, że to on będzie miał dłuższy oddech, ale on ma wcześniej wybory, bo w 2024 roku niż na przykład będą kolejne wybory w Niemczech czy we Francji, chociaż akurat w tym samym roku będą wybory w Stanach Zjednoczonych, ale chyba szybciej będą te w Rosji. Czy myśli pan, że kto będzie miał ten właśnie teraz wracając do tego porównania wschód-zachód, kto będzie miał dłuższy oddech w tym konflikcie? Ja myślę, że Putin ma z kwestia też żywotności człowieka i tej nie ocenimy w tej rozmowie, ja myślę, że on ma o wiele szerszą paletę środków i możliwości i narzędzi do tego, żeby wygrać to, co chce, jeśli będzie chciał. To znaczy się, mogą być to regularne wybory, ok, i też je wygra, i też je wygra. Jeśli potrafi wykreować 80% poparcie, to Powie, że się wszyscy skrzyknęli przeciwko Rosji i musi stać ten człowiek, który jeden jedyny dźwignął Rosję i ją utrzyma w tym dźwignięciu do przodu. On ma wszystkie argumenty propagandowe i też znajdą różne środki i możliwości poza blokowanymi funduszami na świecie. Oni to mało o tym się mówi w Polsce. Oni odbudowali ten swój fundusz Narodowy Bezpieczeństwa znowu do bardzo wysokiego poziomu. Bo przecież oni skasowali w zeszłym roku. Podwójne ceny za ropę. Oni mają bardzo duże rezerwy dewizowe, już niepodlegające. Stąd się wzięła również ta formuła, że teraz żądają, żeby płacić za ropę i gaz w rublu. Nie, żeby zbierać gdzieś na zachodnich kontach, bo można je zamrozić, tylko żeby to było płacone w trybie takim, żeby ludzie musieli w Rosji wymienić te dolary na ruble i płacić rublami. To jedno narzędzie, że ma argumenty wszystkie. A poza tym, w tej sytuacji może zrobić. Ogłosić sytuację już nie operacją specjalną, tylko może ogłosić to wojną i zrobić stan wyjątkowy, bez dyskusji. No ale wydaje się, że nie robi tego do tej pory, bo mógł to zrobić do tej pory dlatego, że protesty byłyby za duże. Spadłoby mu poparcie w kraju. No ale biorąc pod uwagę dokonywane co chwila pobory, dochodzi do tego rezonansu społecznego na dole. Też niekorzystnego, ponieważ operacja miała być wykonana siłami Zawodowej Armii Rosyjskiej. Tak? A tu się okazuje, że <laughs> pobór jest coraz twardszy i stąd te paręset tysięcy młodych ludzi, którzy, czy tam, no chyba już będzie paręset tysięcy, którzy z tej e, Rosji no, opuścili ją tymczasowo. E, tutaj jest tylko na marginesie, powiem, wielka przewaga Białorusi, bo Białoruś ma lepiej wykształconą rezerwę. Tak, ale znacznie mniejszą. I armia jest w dużo słabszej formie. Ale to tylko jedno zdanie do tych sankcji, bo pan mówi, że u nich tak nie jest wcale źle, ale Foreign Policy ostatnio napisało taki głośny tekst, że globalna ekonomia już nie potrzebuje Rosji. Pokazując też, jak bardzo szybko dokonała się, szczególnie w Europie, transformacja energetyczna i jak bardzo na przykład Rosja w tej chwili, jeżeli chodzi o Europę, będzie traciła, dlatego że Unia Europejska i kraje G7 wprowadziły ten limit, że za nie maksymalna cena to jest 60 dolarów. Oczywiście można powiedzieć, że Chiny i Indie kupują i faktycznie Indie zamawiają o 33 razy więcej tej ropy, tylko, że oni nie wprowadzili oczywiście limitu, tylko są jego największymi beneficjentami, dlatego, że tak targują się, że Putin musi obniżyć tę wycenę, Putin, czy jego ludzie, o 50%. W związku z tym te dochody nie wiem, jak gazu jest zrobiony. Nie wiem jak Chiny, spolały. ale Indie odsprzedają. Indie odsprzedają ropy. Tak, ale kupują tanio. Jak... Ale kupują tanio. tanią. Ale tak i tak, i tak kupują, drożej, i ale kupują ale kupują drożej niż limit Unii. To jest jedna jest, no co tu będziemy dużo ukrywać. Przecież raptem dopiero dwa tygodnie temu myśmy przestali kupować, płacąc nowe ceny, płacąc nowe ceny. W związku z czym ja nie powiem, że Rosjanie mają wygodną sytuację, ale w znacznej mierze odbudowali swoje zapasy dewizowe. Na przestrzeni zeszłego roku, mimo że toczą, toczą wojnę, praktycznie, która ich dużo kosztuje, w złych warunkach dla siebie i przy zamrożonym kapitale, tam rzędu kilkuset miliardów za granicą. Jak na razie, dla przeciętnego mieszkańca Rosji, to czy są krewetki w, w Supersamie na rogu, czy tam w, w Markecie na rogu, to jest rzecz drugorzędna. Tak, ale. Drugorzędna. Ale z drugiej strony te liczby są bezwzględne, bo spojrzę na nie, że jeszcze w 2011 roku Rosja eksportowała rurociągami gaz 150 miliardów metrów sześciennych gazu do Europy. A do Chin w tej chwili to było 150 miliardów metrów sześciennych gazu. W tej chwili do Chin idzie tylko w 2022 roku 16 miliardów metrów sześciennych. I na przykład co się okazuje, że w 2022 roku gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. Tylko przyszło więcej do Europy niż kiedykolwiek przechodziło rurociągami gazu ziemnego z Rosji. Jak nie bierzemy rosyjskiego, a niech pan policzy kraje, które w Europie biorą cały czas gaz rosyjski. Ale to jest 9%. Przecież... Już te, ten, ten no okay, ale 9%. Ale biorę. Myśmy przegapili zupełnie nie ocenię teraz tego w rozmiarach Rosjanie od już 80 lat budują wzdłuż drogi tej północno-wschodniej, czyli tam, gdzie topnieje lód na Oceanie Arktycznym u góry, Rosjanie tam budują i wymyślili ciekawy sposób, bo tam jest problem, żeby zrobić wielką budowę, to jest problem z infrastrukturą, tak? Trzeba tam dowieźć cement, stal. Przede wszystkim musi mieć energia elektryczna. Rosjanie już w 2009 czy 2010 roku zbudowali pierwszą potężną elektrownię atomową, która pływa na takiej jakby barce, znaczy na takim no dużym statku, takim dużym bardzo statku i oni podpływają wykorzystując ten sezon no letni do korzystny do miejsca, gdzie ma być budowana jakaś wielka inwestycja przemysłowa i takimi inwestycjami na tej drodze tam północno-wschodniej są zbiorniki gazu płynnego, zbiorniki gazu płynnego. Jakichś gigantycznych rozmiarów, ja w tej chwili tego nie powiem, ale tutaj widać takie myślenie, że najpierw mamy jeden z podstawowych elementów, dostarczamy energię, nie budując 4000 kilometrów linii energetycznej w trudnych warunkach, metal, mrozy, sytuacje. Na 40-stopniowym mrozie faktycznie uderzona kluczem francuskim śruba pęka. Tak? I to widziałem, bo pokazano mi to, pokazano mi to w Republice Komi. Więc Rosjanie nie przewidzieli tego, że będą mieli taki regres sprzedaży, bo tego to tyle nie mają gdzie schować, ale problem jest z ich złożami oczywiście, że złoża gazowego nie można zatrzymać czyli trzeba pobierać cały czas ten gaz on idzie ciśnieniem ale można go przekształcić w płynny gaz tak, i trzymać go. A na północy tam nie trzeba nawet specjalnych instalacji. My w Świnoujściu musimy myśleć, jak chłodzimy latem nasze zbiorniki płynnego gazu, a otrzymane przez właśnie często z amerykańskich również wydobyć, przywiezionych no, tankowcami gazowymi. Natomiast Rosjanie mają to, oni, oni mają parę takich sytuacji, niektóre złoża jednak okazało się można ograniczyć w wydobyciu. Ja tutaj nie bronię Rosji, ja tylko mówię, że my za mocno uważamy, znaczy w sensie przeciętnym, fizycznym, poziom życia społeczeństwa przeciętnego Rosjanina on się pogorszył, ale nie tak dramatycznie, jak my to przedstawiamy. 20 lat temu przeżyli sytuację, kiedy nie płacono im pensji przez pół roku. Przecież dlaczego Jelcyn miał takie słabe końcówki i dlaczego szukał wyjścia i dlaczego w sumie wykreowano, wykreowano Putina i dlaczego Putina właśnie to jest kolejna wielka rosyjska niewyjaśniona zagadka, mimo 40 już publikacji tomów i, i analiz? Podpułkowników w KGB było 6 tysięcy wtedy. 6 tysięcy. I ktoś tam gdzieś usiadł i, i, i wykreowano właśnie jego. 6000 tysięcy. Nigdy nie był wybitnym oficerem operacyjnym. No dlatego też nigdy nie służył na zachodzie, tylko w kraju z bloku. No, dla nich NRD to był Zachód. No ale to było, no tak, no ale to była sowiecka strefa wpływu, prawda? W związku z tym no, nigdy go nie wysłano na zachód. No tak. Być może no, ja... ci, którzy byli na Zachodzie, łatwiej, yy, łatwiej myślą inaczej. No tak. Panie ambasadorze, a jeżeli chodzi o relacje z Chinami, jak pan to widzi? Czy to zbliżenie faktycznie jest korzystne? Z punktu widzenia Rosji, ale też co Rosjanie o tym myślą, bo ich relacje są trudne, oczywiście teraz się zbliżają, ale tak naprawdę historycznie te relacje rosyjsko-chińskie to one nie należą do jakichś najlepszych w historii. Jak pan myśli, jak Rosjanom, jak tej elicie rosyjskiej jest teraz z tym, że właściwie muszą się podporządkować Pekinowi? Podporządkować to jest takie trochę twarde słowo. Symbolicznie mówi się o tym, zresztą była bardzo dobra książka, Obecnego rzecznika naszych Ministerstwa Spraw Zagranicznych o stosunkach chińsko-rosyjskich, ale to inna rzecz. Mówi się symbolicznie niedźwiedź i smog, tak? niedźwiedź rosyjski i smog chiński. Tańczą tango jakieś, na pewno tańczą tango, na pewno dynamika tego tanga jest ciut szybsza w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Ale czy podporządkować? To jeszcze do wydaje mi się trochę czasu i trochę czasu musi upłynąć. Tak, Patrzmy ale na to. Tętkopęłam todko, w obronie tego słowa, że oczywiście, ale z drugiej strony można powiedzieć, jak się patrzy, to dzisiaj ewidentnie silniejszym krajem w tym duecie są Chiny niż Rosja. Dobrze. A na pewno. No właśnie, w związku z tym można szukać innych słów, ale jeżeli chodzi o, o to, kto będzie miał na końcu istotne słowo w tym duecie, to czy to będzie poziom gospodarczy czy polityczny, to będą Chiny, a nie Rosja. Znaczy, brakuje jeszcze do tej, tej takiej zupełnej, powiedziałbym, przewagi pełnej chińskiej, ona w paru obszarach ma potencjalny charakter, na przykład jednak kwestie militarne. To, że Chińczycy mają dużą armię, to nie znaczy, że mają ją na poziomie technologicznym, takim jak na przykład nowe projekty rosyjskie. Rosjanie mają problem z wdrożeniem ich tradycyjnie do uzbrojenia sił zbrojnych, ale jednak są do przodu. Chińczycy mają olbrzymie zaplecze gospodarcze i są w stanie w ciągu paru lat. To już widać na przykład Chińczycy straszliwie rozbudowują flotę lotniskowców. Lotniskowce w tym amerykańskim wydaniu to jest ten filar i fundament panowania na morzach, a panowanie na morzach to, to jest właśnie wykonywanie funkcji hegemona w całym świecie. Chińczycy w ciągu najbliższych, nie wiem, tam 8 czy 10 lat mają mieć więcej lotniskowców niż Amerykanie. I one nie są złe te lotniskowce. Faktem jest i paradoksem, że pierwszym Pierwszym jakby wzorem lotniskowca, który dostali do skopiowania czy do przerobienia na nim swojej wiedzy w stoczniach, to był, to był projekt rosyjski. Projekt rosyjski, który kupili przestudiowali i uczynili, co trzeba. Oczywiście oni są bardzo sprawni. To już nie jest tak jak kiedyś, że rozbierali coś na części, tylko kopiowali później silnik źle chodził, bo stop był zły albo materiał użyty był niedobry, albo tam coś było inaczej o 2 mm. Oni są teraz bardzo precyzyjni, ale cały czas militarnie są jeszcze, są jeszcze słabsi. I tu kosmos niczego nie, prze, nie, prze, nie przeważy, może w kosmosie, w swojej koncepcji militarnej, szybciej umieszczą więcej broni Chińczycy, ale nie przerastają jeszcze Rosjan militarnych. Ale jak Rosjanom w tych relacjach w takim razie, jak pan myśli, w tej chwili, czy oni są zadowoleni z takiego rozwoju sytuacji? Na pewno nie są, ale muszą z kimś kooperować. Tak? Z kim mają kooperować? Gdzie mogą pchnąć te zwiększone sytuacje, właśnie gazowo gazowe i ropę naftową? Oni muszą, no Boże, co tam my mówimy, Rosja. No patrzmy na Białoruś, jak niedawno pojechał. To jest ten sam model w innym wymiarze, tak? Kiedy pierwszy, drugi marca Łukaszenka przyjęty z nieprawdopodobnie wysokim ceremoniałem, przyjęty praktycznie jak jeden z współhegemonów świata. Musieli mu zrobić kupę radości tym Chińczycy. A, ale to są takie radości, ja pamiętam jako trochę doświadczony człowiek, jak przyjechał do nas gdzieś tam w 1991 roku, tak to się nazywa, prezydent Tatarstanu, czyli jednej z części składowej ze stolicą w Kazaniu, jednej z 86 podmiotów Federacji Rosyjskiej. I myśmy wówczas dali już, nie pamiętam, 20 motocyklistów, no tylu, ile dawaliśmy prezydentom Stanów Zjednoczonych albo Breżniewowi. Oto była pretensja Moskwy, żeśmy go nadmiernie przyjęli protokolarnie. Teraz Rosjanie powinni mieć pretensje do Chińczyków, że Łukaszenkę tak przyjęli. Ja myślę, że wizyta Łukaszenki była absolutnie w porozumieniu z Rosją i o tyle, ale też ten moment Chińczycy zaznaczyli, że Łukaszenka jest też potrzebny, że pewne koncepcje i sytuacje, że tam gdyby Chińczycy myśleli inaczej, to sytuacja, w której Polska ma 600 kilometrów granicy z Rosją, byłaby dla nas dramatyczna. Bo my mamy 200 kilometrów z obwodem kaliningradzkim i gdyby Białoruś została wcielona w pełni do Związku Radzieckiego jako trzy zachodnie obwody, na przykład Federacji Rosyjskiej, to byśmy mieli 600-kilometrową granicę i to, co przeżyliśmy tam z imigrantami z Syrii czy z czegoś na granicy. To jest, to jest mała przebieżka w pogodny dzień do tego, co byśmy tam mogli mieć. Ale to tak tylko hipotetycznie. Łukaszenka, mia, o dziwo, ma niezłą współpracę wojskową z Chinami, bo my zapominamy o takiej organizacji, że jest coś takiego jak szanghajska organizacja współpracy, która ma wprawdzie polityczny wymiar obecnie, taki konsultacyjny, ale to jest taka dziwna organizacja. Do której należy tam parę republik postsowieckich centralnej Azji, ale należą Indie, Chiny i Rosja. I Białoruś też. I Łukaszenka wykorzystuje płaszczyznę tej organizacji do różnych bilateralnych kontaktów. On bardzo, on już był, nie wiem, no ostatnio był gdzieś w 15 albo 16 roku w, w Chinach z wizytą. Ale na przykład oni mają takie coś, co się za chwilę może pojawić, niestety, na froncie w Ukrainie. Mają taką, taki system rakietowej artylerii. To jest, nazywa się ładnie dla polskiego języka i kultury Polones, który jest zadziwiająco dobry. Zrobili to wspólnie z Chińczykami. To pokazuje, że, że Chińczycy są gotowi takie różne projekty robić, bo Chińczycy też startują od różnych byłych sowieckich systemów. I mają jakieś samochody tam bojowe, jakieś takie różne rzeczy. Okej, okay, to to jest marginalne. Rosja. Rosja czuje, że jest mniej swobodna i zależna od Chin, ale musi kooperować z kimś. I nie ma wyjścia. Jeśli chce się z Amerykanami w jakikolwiek sposób e, e, mierzyć, to musi już korzystać z pomocy chińskiej. Musi. To jeszcze dwa pytania, jeżeli mogę, panie ambasadorze. Jedno dotyczące jeszcze Rosji, bo pan zaczął mówić o tych częściach składowych, wcześniej o Republice Komi. Jest taka teoria też, że, że Rosja się rozpadnie, że w momencie, kiedy przegra w Ukrainie, to że scenariusz dla Rosji będzie taki, że się rozpadnie. Jak pan na niego patrzy? Nie wierzę w etniczne przyczyny rozpadu Federacji Rosyjskiej. Ja myślę, że to by było możliwe tak, jak kiedyś w 90-tych latach próbowali Rosjanie ważni gospodarczo w Jakucji. Jakucja to jest jeden też z podmiotów tych 84 tam, chyba Federacji Rosyjskiej, gdzie Jakuci stanowią etnicznie 3 czy 4% ludności. Tak to się złożyło. I wówczas na fali no, tych jelcynowskich tam mizerii i ubóstwa i tak dalej, Paru sprytnych działaczy rosyjskich, gospodarczych i trochę politycznych w Jakucji rzuciło program polityczny Wolna Jakucja. Wolność dla Jakutów. To nie była wolność dla Jakutów. To była wolność dla tych paru czy kilkudziesięciu bardziej sprawnych i sprytnych, którzy chcieli pod hasłem quasi wyzwolenia Jakucji jako narodowego państwa Jakutów dokonać swojego własnego. Powiedziałbym znacjonalizowania tejże pięknej, bardzo zamożnej w surowcu republiki. Ja myślę, że takie tendencje odśrodkowe wynikałyby raczej z polityki silnie osadzonych w biznesie i w armii polityków lub administratorów bardziej rosyjskiego pochodzenia, którzy mogliby wykorzystać te etniczne, różnego rodzaju niepokoje. Taką republiką, która cały czas jest takim specyfikum Rosji, Federacji Rosyjskiej, jest Tatarstan. Ktoś powiedział kiedyś, że Tatarzy stali się Żydami Federacji Rosyjskiej, znaczy po tej wielkiej migracji, naprawdę wielkiej, do Izraela, tam przecież półtora miliona ludzi wyjechało, że Tatarzy przyjęli w biznesie, w rzemiośle, w bankach, często rolę mniejszości żydowskiej w i tu jest dodatkowy problem, bo ci Żydzi przeżyjący w Rosji i wyjeżdżający do Izraela byli już bardzo często mocno religijni, a Tatarzy nie są religijni. Tatarzy są ewidentnie, są muzułmanami, i tutaj to jest w ogóle inny problem, jeszcze w Rosji. W rodzinie tatarskiej dzieci jest trzy razy więcej niż w rodzinie rosyjskiej, czyli demograficznie. Jak może być silna broń demograficzna? Dowiedzieliśmy niedawno, 15-20 lat temu, w Kosowie, kiedy się okazało, że z większości serbskiej, Serbowie stali się mniejszością, bo Albańczycy. Jako muzułmanie mieli rodzinną przewagę i wygrali demografią również. Chociaż tutaj punkt wyjścia jest, jest, jest trochę inny. Pewnie jeszcze kilka dekad trzeba będzie zaczekać, żeby taki rozwój jak na Bałkanach miał miejsce w Rosji. To ostatnie pytanie jeszcze, powracając do pierwszego pytania, bo pytałem pana o to, jak ro, zmieniła się Rosja od tego roku, od czasu, kiedy najechała na Ukrainę. A jak pan myśli, kogo ta wojna bardziej zmieniła politycznie? Wschód? Rosję, Białoruś czy Zachód? Bo przecież Zachód też się zmienił. Patrząc tylko na Niemcy, które do tej pory nie dostarczały broni w regiony konfliktowe, teraz zaczęły. Nieważne z jaką prędkością już. Ale pytanie jest takie: kogo ta wojna bardziej politycznie zmieniła Wschód czy Zachód? Ja myślę, że nie ma w tym momencie tej wojny już klasycznego wschodu na, na polskim wschodzie, bo Ukraina, będąc geograficznie wschodem, już nie jest częścią bloku wschodniego, na pewno ta Ukraina, i najbardziej oczywiście zmianie uległa Ukraina. Pytanie jest tylko, na ile ta zmiana jest już utrwalona i na ile ta zmiana się utrzyma na przestrzeni paru najbliższych lat, kiedy dojdzie tak czy inaczej do jakiegoś rozwiązania, być może quasi pokojowego. I kiedy dojdzie też do głosu bardziej swobodna gra polityczna w Ukrainie, bo w tej chwili w tej obecnej konstrukcji wygrywa oczywiście partia Sługa Narodu, i prezydent ma tutaj no, opanowany teren, tym bardziej, że miał większość w parlamencie w wyniku wyborów, więc jest demokratycznie absolutnie osadzony. Nie wierzę w zmiany na Zachodzie, bo ja się obawiam, że Rosjanie są dłużej w stanie przeżyć ze zmniejszonym dochodem z ropy i gazu niż Zachód jest w stanie wytrzymać bez kontaktu z Rosją. I to jest to wielkie pytanie. Amerykanie są w stanie wytrzymać. Jak zareagują inne kraje? Nie trzeba daleko szukać. Niektóre z dużych, większych od nas krajów europejskich, i nie muszą być to Niemcy koniecznie. Gdzieś jest Hiszpania, gdzieś są Włosi. Francuzi i elementem zachodu jest cały czas też Wielka Brytania, która tutaj, muszę powiedzieć, wielki szacunek dla Wielkiej Brytanii, bo zachowała się jak w czasach rewolucji październikowej i to niezależnie od tego, kto był, kto był premierem i kto był królem, bo też się zmieniło. Suma summarum ja myślę, że te zmiany, one się pokażą naprawdę wyraźne za parę lat. My dopiero dotykamy naskórka, Fizyczność działań wojennych na Ukrainie, cała techniczna, technologiczny wymiar tego, systemy broni, to przyfrontowość Polski, ten olbrzymi wkład nasz poza cywilną ludnością, przyjęciem. Przecież my jesteśmy w tej chwili w każdej normalnej, jakby tak powiedzieć, wojennej teorii i praktyce my jesteśmy w zasadzie krajem biorącym udział w wojnie, ponieważ to nie jest tak, że walczy tylko ten żołnierz na froncie. Polska cała też walczy, ponieważ robi jako strefa przyfrontowa. Pracuje, dostarcza, pomaga. Nie będę liczył, ile mamy przejść granicznych. Okazuje się, że można było otworzyć przejść granicznych bez liku na granicy, ale w dużej mierze dlatego te przejścia żeśmy otworzyli, żeby łatwo sprzęt przechodził. Doświadczenie z Jaworowa pokazało, że nie można gromadzić w jednym miejscu. Suma summarum, e, e, te zmiany są i one, one się będą coraz mocniej pokazywać, ale gry politycznej ani w Polsce, ani w Niemczech, ani we Francji w bezpośrednim powiązaniu z konfliktem Rosja-Ukraina, w tej chwili bym nie podejmował się wyprowadzić. Różne siły polityczne, różne grupy będą się próbowały profilować w kontekście rozwoju sytuacji. A rozwój sytuacji niestety może być tylko Trzy wariantowy, znaczy wariant najstraszniejszy, oby go nie było, to jest uruchomienie komponentu nuklearnego i wtedy nie wiemy, co będzie. A normalny wariant to albo zawrzemy zły pokój, albo zły rozejm z Rosją, albo Ukraina musi wygrać, bo jak wygra Rosja, to mamy 1200 km z Rosją granicy. No właśnie. A no też jeszcze oczywiście kwestia tego, jak Ukraińcy zdefiniują wygraną, czy no to już jest ich sprawa, czy będą w stanie zrezygnować. Zeleński powiedział twardo, Zeleński powiedział twardo, że tylko powrót do terytoriów, jakie były, ale ja powiem tak pragmatycznie, bo trochę z Poznania jestem i lubię do Poznania jeździć, bo mogę kupić sznekę w piekarni, a w Warszawie szneki nie kupię. Szneka to jest bułka z Lancem, czyli z drożdżówką, tak. No drożdżówka. Jeśli tam w tych prostych, teraz to się zmienia dynamicznie, a w pierwszych podstawowych tam dwa miesiące temu w skutkach odbudowy oceniano tam bilion, półtora biliona, jeśli z tego w kalkulacjach przewidziano 50% na Doniec, to ja nie wiem, czy Ukrainie się opłaca odzyskać Doniec. Czy nie lepiej półtora miliarda skupić na mniejszym terytorium trochę? Nie wiem, to moje osobiste, indywidualne podejście. Na razie to wygląda bardzo twardo, ale tak to jest w licytacji. Czasami trzeba grać z wysokiego, żeby trochę odpuścić. A, a czy tak nie było z tytułem pańskiej rozprawy habilitacyjnej? To już będzie ostatnie pytanie, którą pan nazwał Sojusz Nadziei, polsko-niemiecka współpraca wojskowa po 1989 roku. I, i to będzie ostatnie pytanie, czy, czy pan by tak dzisiaj napisał o tej współpracy polsko-niemieckiej, wojskowej, że to jest Sojusz Nadziei? To już nie jest Sojusz Nadziei. Akurat w obszarze wojskowym z Niemcami mamy. E, Realny sojusz, duży, praktyczny, realny sojusz, ponieważ wówczas myśmy się i my, i oni, obiektywnie będąc, mimo że my nie mieć potencjału ludnościowego takiego, myśmy byli numerem drugim w układzie warszawskim, a oni byli numerem drugim w NATO, w sensie liczebności armii e, e, i przewidzianym działaniem tych, tych, tych sił zbrojnych, ich przeciwko nam i naszych przeciwko im, e, nim. I efekt jest taki, że myśmy wówczas, i muszę powiedzieć z żalem, że nikt się więcej nie zdobył na pogłębienie tego problemu, bo wówczas ja to pisałem, świeżo przeżywając zupełnie otwarcie nowych wymiarów, drzwi, kontaktów, sytuacji. Przecież myśmy byli największymi formalnie, strategicznie wrogami w układzie warszawskim. Oczywiście, niby Rosja, Związek Radziecki ze Stanami, ale tu. Wojna potencjalna, gdyby miała być w Europie, miała się toczyć na naszym terenie i na ich terenie. To Te pierwsze zderzenie to zderzenie dwóch układów tak, Warszawskiego i NATO. W związku z czym myśmy przeszli w ciągu 10 lat od numeru 2 w układzie warszawskim do członka w NATO, a oni przeszli z jednego z najsilniejszych lądowych armii w Europie do bardzo intensywnej współpracy z Polską, również w aspekcie militarnym, i stali się największym zwolnikiem. To nie Amery znaczy Amerykanie to politycznie przeprowadzili, ale tą fizyczność wywoływania tematu w gremiach natowskich i przeprowadzania, będę mówił, że Niemcy nam dawali ściągi, jak pisać pierwsze wypracowania w NATO. Tak obrazowo, bo tym nie można mówić, co pisaliśmy, ale tak to było. To Wtedy dla mnie było to sojuszem nadziei, a teraz jest to sojuszem realnego działania. Abstrahując od wszystkich innych aspektów reparacji, odszkodowań, nie, to, 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 handlu... Tak, w to nie chcę wchodzić, ale nawet jeżeli mamy tak różne tempo, żeby być y, y, pobłażliwym i dyplomatycznym, jeżeli chodzi o dozbrojenie Ukrainy? To nie jest łatwo, jeśli się ma pewną 40-letnią koncepcję nie tylko socjaldemokratyczną, ale i chadecką e, zmiany przez handel, znaczy wandel durch handel. Oni rozwinęli pewną koncepcję gospodarczego rozwoju Niemiec opartą na... E, Intensywnym surowcowo-gospodarczym kontakcie z Rosją, jakaby tam ona nie była, czy Związek Radziecki, czy Federacja Rosyjska. Przestawić się w ich sposobie myślenia. Pamiętajmy, że oni nie mieli tak jak my 14 rządów w międzyczasie w ciągu tych 30 lat ostatnich i to u nich cały czas to wszystko krąży w kręgu czterech partii politycznych, tak? a pierwsze 20 lat krążyło w kręgu trzech partii politycznych. W związku z czym ostatni 40 lat. W związku z czym oni są w tej zmianie troszkę wolniejsi. Na pewno są. A poza tym nie jest to już tajemnicą. Myślę, że się bali również pokazać <mizację> mizerię swojej armii. Mizerię swojej armii. To te leopardy, które się tam za jednego euro znalazły u nas tam, nie, wiem, 12 lat temu czy 14 w Polsce. To była też zmiana ich koncepcji. Oni uważali, że oni już wypracowali taki sposób relacji obłaskawienia kierunku wschodniego, że im te czołgi są niepotrzebne. Tak? I nam te, on, dlatego nam sprzedali symbolicznie, bo następne już sprzedali za regularne pieniądze. Tylko oni po prostu wali, że mają ich za dużo. I to jest też wielki problem reorientacji ich polityki. I też wielka ich, powiedziałbym, poczucie swojej współodpowiedzialności, bo powiedzieli: przepraszam. Taki Steinmeier powiedział: przepraszam. Tak? Myśmy nie mieli przez 40 lat tak intensywnej koncepcji politycznej rozwoju stosunków z jakimkolwiek regionem na świecie. Nie mieliśmy. My w Polsce. A myśli pan, że wspólną politykę wobec Rosji na poziomie Unii Europejskiej będziemy pisać z Niemcami w zgodzie? W kooperacji czy w, czy w konfrontacji? Jak będziemy pisać z konfrontacji z Niemcami, to nie będziemy uczestniczyć w żadnych ważnych inicjatywach Unii Europejskiej. Chcąc czy nie chcąc, ojcowie założyciele Unii chcieli mieć zrzeszenie równych państw, ale państwa nie są równe. Luksemburg też jest członkiem tak? i brał nawet udział w wojnie koreańskiej, 17 bodajże żołnierzy. No. Więc trzeba, poza całą wiarą w pewną równość, w ONZ też wszyscy mają, Jeden głos na zgromadzeniu ogólnym. Państwo Kiribati, mające 700 kilometrów kwadratowych i 110 tysięcy ludzi, ma ten sam głos co Polska. I bardzo byśmy się oburzali, gdyby się okazało, że Kiribati próbuje nas przekonać do czegoś, co jest najmniej nie w naszym interesie. Oczywiście nie jest to porównanie. 110 tysięcy do 38, no, tam cały czas, ale tyle już nie ma. Trzeba powiedzieć, że parę milionów, które wyjechały już do Polski. Raczej nie wróci. Tym niemniej to, że Niemcy w taki czy inny sposób chcąc, a czasami nie niechcący demonstrują swoją przewagę gospodarczą czy inną, no jest naturalne również. Jest naturalne. Ważne jest, że nam musi zależeć na powodzeniu tego partnera i jego polityki, bo my mamy z tym krajem ponad jedną trzecią naszych obrotów gospodarczych. I tu nikt nikogo nie krzywdzi. My nie sprzedajemy Niemcom taniej. Wręcz odwrotnie, my się próbujemy i cały czas mam nadzieję, że przejdziemy w końcu od wykonywania pod części zapasowych czy podzespołów do robienia całych, całych obiektów. Amika Wrzesińska robi cwanie, sprzedaje w Niemczech swoje wyroby pod hasłem niestety nie Amika Września, tylko Hanza. Hanza, dobrze brzmi po niemiecku. To prawda. Organizacja, która zbliża i, i, i daje skutki. Dziękuję panie profesorze. Bardzo proszę, bardzo było miło.